Sebastian Górny, witam. A w studiu goszę pana Tadeusza Jędrzejczaka, członka zarządu województwa lubuskiego. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Panie marszałku, na początku porozmawiajmy sobie o tym, co działo się w poniedziałek w Zielonej Górze, bo była sesja sejmiku. Były dzielone pieniądze i to 8,5 miliona udało się wygospodarować. Czy coś tutaj do nas na północ z tych pieniędzy trafi? Tam są środki finansowe, które dzieliliśmy z rezerwy budżetu województwa z uwagi na potrzeby obydwu szpitali, bo środki finansowe również trafią do Gorzowskiego Szpitala na kolejną inwestycje do szpitala w Zielonej Górze, to była główna część. Ponadto dofinansowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunku lekarskiego, a konkretnie zatrudnienie nowych pracowników naukowych z uwagi na to, że kierunek lekarski ma kilka lat i potrzeby kadrowe rosną, i pozostałe środki finansowe były dzielone również na wspomożenie innych gmin, w tym środki finansowe po raz drugi w ciągu miesiąca dla sportu gorzowskiego. Poprzednio na sesji sejmiku 500 tysięcy dla klubu sportowego Warta Gorzów, jeżeli dobrze pamiętam, na budowę boiska piłkarskiego, i 100 tysięcy w tym rozdaniu również daliśmy na mój wniosek do klubu sportowego Stylion Gorzów. Czyli 100 tysięcy dla Stylionu podczas tej ostatniej sesji, tak? Tak, tak, tak. Panie marszałku, wiemy, że nowa perspektywa środków unijnych to innowacje, tak? O tym zresztą mówi się już od ładnych paru lat. Ostatnio był tutaj także wicemarszałek pan Jabłoński. Mówił o tym, że potrzeba zbudowania w Gorzowie nowego parku technologicznego. Jakie są na to szanse, pana zdaniem? Znaczy, szanse są wykorzystane, dlatego że my zbudowaliśmy park technologiczny w Starym Kisielinie. Drugi park technologiczny powstawał w Gorzowie, ale został zarzucony przez nowe kierownictwo Zakładu Utylizacji Odpadów, to chyba się nazywa INNECO, bo tam był tworzony park technologiczny w zakresie ochrony środowiska. Na dużą skalę zostało to zarzucone. Do tego powstał Park Technologii Kosmicznych, który obsługują pracownicy Polskiej Akademii Nauk. W tej chwili on jest w budowie. Będziemy na to wydawali ponad 50 milionów złotych. Pierwszy park technologiczny, o którym mówiłem, ten w Starym Kisielinie, jest parkiem technologicznym, który obsługują, że tak powiem, strony naukowe i wynalazcze pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do tego dochodzi. No tak, tylko z tego, co zrozumiałem, to chodzi o to, żeby nowa instytucja powstała, dodatkowo, ale poza GOT-em. No właśnie, chcę o tym powiedzieć. I w związku z tym to wszystko już jest, i teraz do tego, co zostało stworzone, potrzebne są innowacyjne rozwiązania w gospodarce. I na ten cel zarząd województwa przeznaczył w ciągu ostatnich dwóch lat blisko 200 milionów złotych. W tym beneficjentami nowych technologii są firmy z Gorzowa, których wymieniał nie będę, bo mi tego zrobić nie wolno, ale takie firmy również na północy województwa są. Jeśli chodzi o przyszłość, Polska Akademia Nauk, która ma w swoim zakresie merytorycznym Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze, utworzyła również ośrodek, oddział swój i ośrodek Polska Akademia Nauk w Zielonej Górze. I my jesteśmy zainteresowani tym, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będą wychodziły firmy i samorządy z takimi inicjatywami, będziemy chcieli, żeby parki technologiczne powstawały również w innych miejscach naszego regionu. I będziemy wspomagali, bo na tym cała rzecz polega w Unii Europejskiej, że drogi w zasadzie mamy zbudowane, kolej od biedy, powoli, mamy zbudowane. Lotniska, jak pan wie, w Polsce mamy więcej lotnisk niż potrzeba, w związku z tym potrzeba rozbudowy lotniska w Warszawie, w Modlinie, albo budowy nowego w Radomiu lub w Baranach. Zobaczymy, jak to się skończy. Środowisko jest o wiele zdrowsze niż było przed 15 laty, więc potrzeba, co zrobić następny krok? No krok w gospodarce. Krok, w którym gospodarka będzie polska, innowacyjna, a to będzie oznaczało, że będzie konkurencyjna na rynkach Unii Europejskiej i rynkach światowych. Na to chcemy dawać pieniądze, i na to pieniądze daje Unia Europejska. Czyli rozumiem, że jeżeli miasto Gorzów taki projekt przedstawi, to województwo będzie go wspierało. No jeżeli będziemy ogłaszali konkursy w określonym zakresie, który nam narzuca Unia Europejska, to zapraszamy. Tutaj widzę, że aktywność firm z Gorzowa jest tak samo duża jak firm z południa województwa, nawet większa. Jest gorzej z samorządami, no ale jakby to zawsze każdy występuje wtedy o środki, jeżeli są jemu potrzebne, spełnia kryteria. Dobrze. Wspomniał pan o tych, że Polska jest w Unii Europejskiej od 15 lat, no to chwilę o tym porozmawiajmy. Jak bardzo się zmieniło życie samorządowca, bo już wtedy był pan prezydentem Gorzowa, kiedy 1 maja 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej.
No wiem, ja byłem aktywnym uczestnikiem w ogóle życia politycznego od 1991 roku, bo tego czasu byłem posłem i nieprzerwanie jestem w polityce lubuskiej. To były ciekawe i niezwykle pouczające czasy, dlatego że myśmy robili jako Zgromadzenie Narodowe konstytucję, która do tej pory obowiązuje i której obejść się PiS-owi nie udaje i bardzo dobrze. To myśmy robili referendum właśnie za poparciem konstytucji. Społeczeństwo w 60% ponad Konstytucję Rzeczypospolitej zatwierdziło. No i myśmy byli tymi posłami, którzy przyjmowali ustawy i pierwsze prawo stanowiliśmy, które rozpoczynało nasze negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. A potem jako prezydent Gorzowa namawiałem mieszkańców Gorzowa i okolic do tego, żeby pójść do referendum i zatwierdzić decyzję polskiego parlamentu i polskiego rządu i polskiego prezydenta. Wtedy był to Aleksander Kwaśniewski. Zatwierdzić decyzję o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tak się stało. Dzięki czemu Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz mogli polecieć do Grecji, do Aten i podpisać traktat akcesyjny. Zmieniło się wszystko. Po pierwsze, wybór Unii Europejskiej był wyborem cywilizacji. Jakiej cywilizacji chcemy? Byliśmy krajem wschodnim, byliśmy krajem z dużymi naleciałościami mentalności, gospodarki, powiązań społecznych i gospodarczych z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Rosją. Wybór był taki, że chcemy być po zachodniej stronie Europy, chcemy dążyć do tego, żeby standardy funkcjonowania państwa polskiego były takie jak w Unii Europejskiej, takie jak w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii czy w Hiszpanii. Chcieliśmy, żeby Polska stała się krajem coraz bardziej zamożnym. Wtedy średnie zarobki w Polsce oscylowały na poziomie 15-20% zarobków pracownika w Unii Europejskiej. Dzisiaj jest to ponad 60%. Mieliśmy bardzo wysokie bezrobocie i były granice. O czym dzisiaj już mało kto pamięta. Przystąpiliśmy dzięki temu do Schengen, zostaliśmy przyjęci i dzięki temu sukcesywnie były otwierane granice kolejnych krajów, dzięki czemu jeździmy po całej Unii Europejskiej bez wiz. A ponadto możemy pracować w całej Unii Europejskiej bez żadnego problemu. Cel polskiej gospodarki wcale nie jest zły, ale w wymiarze indywidualnym jest na pewno to lepsze rozwiązanie, bo pobory są wyższe. Ja kiedy jeszcze za czasów komunizmu wracałem z zachodu, od brata z Paryża, wysiadałem na lotnisku w Berlinie, jechałem do Gorzowa. To różnice były takie, że czasami były to sytuacje szokujące, czy Warszawa, czy Poznań, czy też Gorzów. Dzisiaj, kiedy wracam z zagranicy, z Niemiec, czy z Francji, czy z Włoch, z innych krajów, nie widzę specjalnej różnicy, jeśli chodzi o infrastrukturę, a może nawet mamy lepszą, a jeżdżąc po krajach dawnego bloku wschodniego, czy do Czech, czy na Słowację, Węgry, Serbia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Białoruś. Te kraje zostały za nami daleko z tyłu. My jako Polacy nie doceniamy tego postępu, jaki naszym wspólnym wysiłkiem osiągnęliśmy i poziomu życia, jaki osiągnęliśmy w tej chwili. Tak dobrze, jak żyje się Polakom dzisiaj, z taką otwartością, z jaką spotykamy się między sobą, jeszcze tego w historii naszego kraju nie było. I to wszystko razem związane z tym, że jesteśmy na największym rynku światowym, bo rynek Unii Europejskiej jest największym i najbardziej zasobnym rynkiem na świecie, bo to jest blisko 560 milionów nabywców z najwyższą średnią płacą w tych największych gospodarek. Po drugie, jest to gospodarka Unii Europejskiej, jedna z najbardziej ekspansywnych, jedna z najbardziej prorozwojowych i innowacyjnych. Po trzecie, to jest potężna gospodarka z uwagi na potężne kapitały, jakie są zgromadzone w krajach Unii Europejskiej. To dla nas jest szansa, jeżeli będziemy szli w tą samą drogę i ten sam wybór potwierdzimy 26 maja, czyli będziemy głosowali na koalicję europejską, będziemy głosowali na ludzi, którzy mówią Europa tak, mimo że Europa będzie wymagała zmian, bo te zmiany będą niezbędne, bo historia, bo demografia, bo gospodarka, bo zmiana rządu w Stanach Zjednoczonych, który jest wrogi wobec Unii Europejskiej, zmiany na Dalekim Wschodzie, my się tutaj o Chinach. To wszystko będzie decydowało o tym, że Unia Europejska będzie musiała się przystosować, ale dzisiaj w globalnym rynku, na globalnym rynku gospodarczym świata są tak naprawdę kilku tylko graczy. Jest Unia Europejska jako największa, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia już wypadła z tego kręgu krajów decydujących o gospodarce światowej, Republika Południowej Afryki, być może Australia, no i Rosja. Dlatego też powinniśmy być w grupie tych, którzy o tym wszystkim decydują i tych, którzy rozumieją w ten sposób właśnie świat, jak on wygląda dzisiaj, nie w sposób demagogiczny, jak mówią tak zwane ruchy populistyczne. Bardzo szeroko pan
opowiedział właśnie tak z tego makroskali, ja chciałem zapytać jeszcze o tą mikroskalę, czyli tą gorzowską, jak się zmieniło, czy weszły jakieś nowe procedury, jak to wyglądało te właśnie te pierwsze miesiące w Unii Europejskiej. To pan nie uwierzy, pierwszego dnia, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, rano kierowca przyjechał po mnie i kiedy weszliśmy do Schengen, chciał przejechać granicę bez paszportu po raz pierwszy w życiu i to zrobił. Zamiast jechać do pracy, pojechaliśmy po prostu do Koszyn, ale wracając do tego, co się zmieniło w Gorzowie, no to proszę bardzo, się Gorzów bez trzech mostów. A wtedy mieliśmy tylko jeden most i to w stanie tragicznym, myślę tutaj o moście śródmiejskim, czy staromiejskim, który remontowaliśmy. Wszystkie trzy mosty powstawały przy współpracy i współfinansowaniu środków inwestycyjnych Unii Europejskiej. Cała ochrona środowiska, więc nowe ujęcia wody, przebudowa całego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, to są środki unijne i kredyty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Kawka to jest również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale z komponentem Unii Europejskiej. Filharmonia Gorzowska, ponad 30 milionów dofinansowania Unii Europejskiej. Niemal wszystkie, cała droga 22, więc Bierzalina, Krasińskiego, Podmiejska, most i dalej Kasprzakowsko. To są pieniądze unijne, nowe przejścia graniczne w Koszynie, w Słubicach, most i przebudowa przejścia granicznego Świecko. To są unijne środki, jak do tego pan dołoży wspomniany wcześniej zakład utylizacji odpadów, który również czerpał środki finansowe z Unii Europejskiej. Ale poza tym standardy życia w Polsce się zmieniły, standardy postępowania. Byliśmy zmuszeni do przestrzegania prawa literalnie, tak jak ono zostało. No właśnie, bo przecież pamiętamy cały czas, że to było przystosowywanie polskiego prawa do unijnego, zanim weszliśmy do tej Unii Europejskiej. Tutaj panu powiem. Pierwszym ministrem, który złożył wniosek do Sejmu o ustawę, która zakładała to, że każde prawo przyjmowane w Polsce będzie zgodne z ustawodawstwem unijnym, był Włodzimierz Simoszewicz jako minister sprawiedliwości. I od tamtej pory sam przez 16 lat widziałem, jak procedury, które wdrażaliśmy w urzędzie poprzez przepisy, które nas obowiązywały w skali całego kraju, zmieniły się. Zarówno ustawa o zamówieniach publicznych, kodeks cywilny, kodeks pracy, sposób postępowania w ramach kodeksu postępowania administracyjnego, to była inna Polska. I dzisiaj my się przyzwyczailiśmy do tego, że tak po prostu już jest otwarte granice, środki finansowe, dobry rozwój, dobrobyt, pełne półki w sklepach, niekończące się dywagacje i dyskusje o tym, co będzie dalej z naszym krajem, bo jesteśmy krajem demokratycznym i każdy ma prawo do swoich opinii. Gorzów się tak właśnie zmieniał. To były kwestie zakupu autobusów, które też były współfinansowane przecież ze środków pomocowych, w tym ze środków PFRON-u. To jest to, co w tej chwili jest realizowane, czyli zamówienie i remonty torowisk w Gorzowie, zamówienie tramwaju. To wszystko są środki unijne. To wszystko wynika właśnie z dbałości Unii Europejskiej o ochronę środowiska. Unia Europejska nie ma prawa podejmować za nas decyzji wewnątrz naszego państwa, o ile cały czas przestrzegamy podstawowych zasad i karty praw Unii Europejskiej. A pana zdaniem z czego wynika to, że Polacy są najbardziej euroentuzjastycznie nastawieni? Polacy, my, jesteśmy najbardziej euroentuzjastyczni w całej wspólnocie. A ja się wcale nie dziwię, dlatego że my bardzo lekko przeszliśmy przez kryzys roku 2008 jako kraj. Nie odbił on się na naszej gospodarce i na naszym życiu tak mocno. Jesteśmy nastawieni pozytywnie do Unii Europejskiej, dlatego że my widzimy idące z tego korzyści, ale też my jesteśmy narodem ambitnym, wie pan. My z tego korzystamy, może my nie zdajemy sobie z tego bardzo często sprawy, może podświadomie to robimy, ale tak naprawdę jesteśmy takimi ludźmi, wie pan, otwartymi. My lubimy wolność, lubimy rozmach, lubimy, że coś się działo i nie lubi, jak ktoś nam coś narzuca. A Unia Europejska to tak szeroko otworzyła przed nami swoje granice i my z tego korzystamy, że to 2 miliony ludzi mieszka za granicą. Niech pan zobaczy, dzisiaj w Polsce mieszka prawie 1 milion Ukraińców, którzy pracują w Polsce. Prawie 500 000 Ukraińców co miesiąc płaci składkę na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. My nie mamy z nimi żadnego problemu. 30 lat temu nie wiemy, byliby przyjmowani na naszym terenie w Polsce, w polskich fabrykach, w polskich firmach. Nie mamy z tym problemu. Niech pan zobaczy na inwestorów zagranicznych. Pamiętam pierwszych
zagranicznych inwestorów i niekończące się bzdury, które opowiadali politycy prawicy, co to ma się wielkiego dziać. Dzisiaj nie ma żadnego problemu, czy to jest kapitał chiński, kapitał polski, czy to jest kapitał niemiecki, czy francuski, czy włoski. Nie ma z tym problemu. Ludzie chcą zarabiać, traktują to wszystko w zupełnie inny sposób. Świadomość się całkowicie w Polsce zmieniła. Ja patrzę, bo akurat jak jechałem tutaj do pana, wystawiałem śmieci, które segreguje. U mnie na całej ulicy ludzie segregują śmieci. Przecież 10 lat temu nikt nie segregował śmieci, czy 15 lat temu w naszym kraju. Nikomu to do głowy nie przyszło, żeby do tego stopnia segregację prowadzić. Dzisiaj chcąc, żebyśmy żyli w czystym środowisku, to realizujemy. I dlatego też nam jest z tym dobrze. My z tego korzystamy, my o tym nie lubimy mówić, bo w ogóle człowiek nie lubi dziękować i mówi, że jest dobrze, czy... A w Polsce w ogóle, wie pan kogoś pyta, no co tam słychać, to odpowiedź pierwsza jest stara bieda, a wcale tej biedy już tak wielkiej w Polsce nie ma, dlatego warto, żebyśmy o tym pamiętali, bo nic nie jest na zawsze, nic nie dzieje się tak, no właśnie, żeby to, nie miało nigdy końca. To może jeszcze na koniec zastanówmy się, jak tam Unia Europejska może wyglądać po 26 maja, po wyborach. Czy może być tak, że jak niektórzy przewidują, że może dojść do pewnych zmian, że te środowiska, no bo w całej Unii Europejskiej są partie, są środowiska, które są, no powiedzmy, mniej euroentuzjastyczne, mówiąc eufemistycznie, czy pana zdaniem to może dojść do jakiejś zmiany takiej generalnej w Unii Europejskiej? No jest tak, po pierwsze generalnych zmian w Unii Europejskiej nie będzie. Bo tego typu nastroje rozsiewane są przez telewizję narodową, która odpowiada za potrzeby środowiska rządzącego, który jednym z elementów kampanii wyborczej, ale tak było samorządowymi. Telewizja Polska nie jest w całej Unii Europejskiej, a tak nie, jest... Nie, że to Polska nie chce Unii Europejskiej, bo tego powiedzieć nie mogę, bo nie oglądam. Ale z tego, co czasami oglądam lub jak widzę, co ludzie cytują, no to jest na potrzeby partii rządzącej rozkręcanie kolejnej kampanii. Raz to byli uchodźcy, teraz jest pornografia, tam pedofilia, nie wiadomo co. Co to ma wspólnego z wyborami do Parlamentu Europejskiego? Nie wiem. Ja panu powiem tak. Mało kto o tym wie, no bo o Parlamencie Europejskim, jak pan zauważył, nikt nie mówi. Wszyscy mówią o tym, co rano kto powiedział, kogo zabili, albo kto co w teczce miał, albo jaki reportaż nakręcił kolejny dziennikarz. Istotą funkcjonowania Parlamentu Europejskiego jest to, że w Parlamencie Europejskim są grupy polityczne. Największymi grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim są socjaliści i demokraci i Partia Ludowa, czyli chrześcijańscy demokraci, mówiąc w największym skrócie. Czyli to mniej więcej są partie rządzące dzisiaj w Wielkiej Brytanii, rządzące w Holandii, w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Rumunii i w Grecji. No to oznacza, że na tych blisko, na ponad 700 posłów, te dwie partie, znaczy te dwa ugrupowania, które będą tworzyły po wyborach wspólną koalicję, bo tak to się skończy, będą miały około 360-370 głosów, a to będzie oznaczało, że mają większość w parlamencie. To jest po pierwsze. Po drugie, być może będzie tak, że zaproszą do koalicji Partię Zielonych, jeżeli nie będzie stawiała zbyt wygórowanych rządów, bo tam są też ludzie, którzy by chcieli, żeby jutro nie było ani jednego pieca na węgiel w Europie, tego się zrobić po prostu nie da. A jeżeli chodzi o partie, które krzyczą dzisiaj, to ja panu powiem. Po pierwsze krzyczy PiS, bo im bardziej otwarta Polska i lepiej wykształceni ludzie, tym dla propozycji gospodarczych i społecznych PiS-u gorzej. Dlatego PiS przegra te wybory do Parlamentu Europejskiego. Sprawa druga. To, że Włosi krzyczą i Scalvini krzyczy, no krzyczą dlatego, że mają tak niebotyczne problemy finansowe w państwie, że przejęli władzę w państwie pod demagogicznymi hasłami i dzisiaj nie wiedzą, co z tym zrobić. W ocenie Eurostatu prawdopodobnie partie sceptyczne, czy lekko sceptyczne wobec Unii Europejskiej będą od 20 do 25, być może 30% głosów w parlamencie. I w tej grupie będzie Prawo i Sprawiedliwość i nie będą mieli nic do powiedzenia, tak jak do tej pory nic do powiedzenia nie mieli. Zresztą kto dzisiaj w Gorzowie pamięta pana posła Hoca? Nikt nawet nie wie, że taki był, a był z PiS-u i siedział w Parlamencie Europejskim i do tej pory nikt nie wie, czym się zajmował. Sprawa następna. Potrzebny będzie ważny głos Polski. Mamy kilka spraw nierozstrzygniętych, które są w naszym narodowym interesie. To jest kwestia przewoźników i pracy kierowców za granicą Polski.
i tym zajmował się pan profesor Bogusław Liberacki, który konsultował rozwiązania i tutaj, i w czasie głosowań w Brukseli, bo jest od tego fachowcem. To jest 250 tysięcy rodzin w Polsce, które są związane z transportem ciężarowym w Unii Europejskiej. To pokazuje skalę zagrożeń, jakie wynikają z proponowanych przepisów. Do tego trzeba być fachowcem, trzeba się na tym znać. Sprawa druga to jest prawo dotyczące podróżujących w Unii Europejskiej. Chodzi o bezpieczeństwo, punktowość pociągów, autobusów, samolotów, promów, statków itd., itd. To też do tego potrzebni są ludzie, którzy się na tym znają. Po trzecie, muszą być ludzie w Parlamencie Europejskim, którzy będą mieli pozycję w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj największą osobą w polityce międzynarodowej z Polski jest Donald Tusk. Ale drugą osobą, która znaczy coś w Parlamencie Europejskim, pan profesor Bogusław Liberacki jako pierwszy zastępca przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. I nam są potrzebni tacy ludzie, którzy mają wiedzę, która pozwala im na podejmowanie decyzji w Parlamencie świadomie. Po drugie, ludzie, którzy w Parlamencie mają pozycję, są znani, szanowani i ich głos się liczy. To nie jest tak jak w naszym parlamencie, że o 14 na Nowogrodzkiej podejmują decyzję, że będą podejmowali zmianę prawa, a o 10 wieczorem już jest podpis prezydenta. Tam tak to nie działa, tam jest 28 krajów. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mieliśmy Brexit w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy referendum. Narobili bałagan Anglicy sami ze swoją gospodarką, ze swoim krajem. Mijają kolejne lata, jakoś końca Brexitu nie widać, jakoś się nie mogą wycofać z tej Unii Europejskiej, która podobno im tak bardzo przeszkadza. Tam też takie same polityczne szamaństwo było, jak dzisiaj jest w Polsce, opowiadanie o imigrantach z Polski, z Rumunii, którzy zabierają miejsca pracy uczciwym Anglikom, co było wcale oczywiście nieprawdziwe. No i finał jest tego taki, że ci, co to ogłosili, ci, którzy narobili bałaganu w angielskich głowach i w angielskich mediach, dzisiaj zniknęli, bo nie ma kto wziąć odpowiedzialności za Wielką Brytanię i za jej pozycję na świecie. W pojedynkę Wielka Brytania nie znaczy nic na świecie, jeśli chodzi o ekonomię, ale w Unii Europejskiej znaczy wiele, bo Unia Europejska negocjuje prawa gospodarcze i umowy międzynarodowe razem. A inaczej rozmawia się z przedstawicielami 500 miliarda ludzi, największej gospodarki na świecie, a inaczej rozmawia się w imieniu 60 czy 38 milionów mieszkańców. Dlatego wracając do tego, co w przyszłości, sprawa następna, to jest kwestia ochrony środowiska. Musimy dbać o to, że przepisy Unii Europejskiej, które są implementowane w Polsce, były przepisami, które nam odpowiadają i do tego są potrzebni ludzie poważni, ludzie wykształceni, ludzie mądrzy, znający języki, ludzie, którzy znają się na prawie, które jest stanowione w Unii Europejskiej i głos jest słuchany. Mój kolega, który dzisiaj do mnie rano dzwonił z Warszawy, a który po raz pierwszy nie kandyduje, tak samo jak ja od wielu, wielu lat kandydowałem, teraz nie, mówi do mnie, że jak ogląda niektóre programy wyborcze, to ma wrażenie, że wybory do Parlamentu Europejskiego są traktowane jako konkurs piękności. Kto coś pięknie powie ludziom? Tak to nie jest. Życie po 26 maja będzie takie, jakie będzie. Przekonany jestem, że tutaj w naszym okręgu wygramy jako Koalicja Europejska wybory. Deputowany będzie pan poseł profesor Bogusław Liberacki, osoba, z którą mam zawsze znać się ponad 30 lat i zawsze ze znajomymi głosowaliśmy na pana profesora. I będzie teraz tak samo, dlatego że ja nie widzę innego kandydata, który posiadałby wiedzę merytoryczną i gwarancję właściwego reprezentowania kraju i regionu w Brukseli i w Strasburgu, niż pan profesor Bogusław Liberacki. Dlatego z pełnym przekonaniem namawiam państwa do pójścia do wyborów. To nie są wybory za czy przeciw. To są wybory, które zadecydują o tym, jaka Polska będzie w Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 5 lat. A warto, żeby Polska tam była, bo tam jest nasze miejsce. Na zachodzie Europy z dobrą gospodarką i z dobrym poziomem życia. Zapraszam państwa na wybory 26 maja. Właśnie, 26 maja warto iść na wybory, a jaki będzie wynik, to się przekonamy już wkrótce, no bo to już za tydzień prawdopodobnie będziemy wszystko wiedzieli, bo głosy będą prawdopodobnie już policzone. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Tadeusza Indrzejczaka, członka zarządu województwa lubuskiego. Dziękuję za uwagę. Życzę państwu dobrej pogody na 26 maja, dobrego nastroju.